Dlaczego to jest miejsce wolne? W pierwszym rzędzie. Chcecie mnie wkurwić już na samym starcie? Czy ty zająłeś dwa? Przyszedł na Piotrka i już wyszedł. A ty znasz go? Nie. Taki cwaniak jesteś. Jak masz na imię, kolego? Zaraz zobaczymy, kurwa. Jak masz na imię? Wojtek. Długo się zastanawiasz, już o nazwisko nie będę pytał. To, poczekaj, muszę sprawdzić, kurwa. Dobrze, Wojtek. Jesteś z Bielska-Białej? Tak. Na każde pytanie odpowiadać, tak. No dobrze. Chyba, że to taka gwara i ja nie znam. Wszyscy w Bielsku-Białej. Mówi się w Bielsku-Białej, nie? No, o kurwa, no tak. Nie wkurwiaj nas. Odmianą nas nie wkurwia. Odmiana nas wkurwia. Bardziej niż żywiec, kurwa. Słyszałem, że jest żywiec z nami. Ten bar nie ma koncesji na żywca. Wypierdolić. Nie, żartuję. Jeden bije brawo. Tak jest, kurwa! My do was nie przyjeżdżamy, wy do was też nie. Powiedzcie tym swoim. Kurwa, a co wy macie z żywcem? Wojtek, co wy macie z żywcem? Nic takiego. To jest jakaś taka dziwna taka zależność, rozumiem. A w żywcu jest odwrotnie, że nienawidzą Bielsko-Białej? Czy nie wiecie? Czy Bielsko-Biała to jak pan na Włościach w żywcu? Dobra, kurwa, smaruj mi buty, to dobrze. Ty, kurwa, pokazuj zabytki. Ale w porządku to miasteczko, nie? Fajne, kurwa, takie 200 tysięcy mieszkańców. Tak? Dobrze, dobrze, mniej więcej? Plus minus. Wiadomo, jak ktoś wyjeżdża... Wszyscy z Bielska, oprócz żywca. Z Cieszyna. Zajebiście. Coś jeszcze? Stalowa Wola. A jest jakaś... Ktoś z małej miejscowości? Jasienica. Jedzisz, kurwa, czekałeś, nie? Aż spytam. Kolej z Jasienicy. I na koszulce ma pić, jeść. No i sporo, kurwa. W Jasienicy się nie pierdolą, kurwa. Podstawowe rzeczy. Spać. Spać i z tyłu ruchać. Wiadomo, nie? Cztery potrzeby, kurwa. Jak masz na imię? Kamil z Jasienicy, dobrze pamiętam? Jasienica. Dobrze, Jasienica. To jest daleko stąd? 10 km. 10 kilometrów. W którą stronę? W stronę Cieszyna. W stronę Cieszyna, czyli na południe, dobrze myślę? Bo ja wiem. A, ty nie wiesz, kurwa. Jak jedziesz do domu stąd, to ci słońce w ryj daje, czy kurwa raczej w plecy, kurwa? Nie mam pojęcia. Jadę czołgiem, kurwa. Nic nie widzę. No dobrze. Czyli 10 kilometrów gdzieś w stronę Cieszyna. Granicy czeskiej. Bardzo dobrze. A ile to mieszkańców ma mniej więcej? Jaśń, to jest duża miejscowość? Co to jest? Wieś? Średniej wielkości wioska. 1000 mieszkańców? Mniej? Więcej? 3000? Coś koło 3000. Dobrze. Kamil, pracujesz w Jasienicy, czy... Nie, w Bielsku. W Bielsku pracujesz. Co robisz? Nie rozwozisz piwka? Nie. A co? W kasynie pracujesz? Dzisiaj masz jeszcze nockę? Coś? Nie. A nie. Kamil, a jesteś krupierem, czy kim? Krupierem? Zajebiście. To pracujesz nocami po prostu. Dni... Głównie. I dni masz wolne. Ty osobiście masz tylko nocki. Dlaczego spojrzałeś w lewo? Żona? Nie. Nie, a kto? Koleżanka z pracy. A, dlatego spojrzałeś w lewo. Ja mam tylko nocki, także...
pracuję, nie wiem, ja mam tylko nocki. Nie wiem, może byłem pierwszy, dlatego pewnie. No dobrze, jako krupier. W kasynie w Bielsku. Ile jest kasyn w Bielsku? Jedno. I ty tam jesteś. To powiedz nam wszystkim, kurwa, teraz o co chodzi, nie? Czy ta kulka w ruletce to jest totalny los? Tak? Okej. Okay. A jak rozdajesz karty do Blackjacka, to jest, kurwa, po prostu rozdajesz karty do Blackjacka? Co? Tak? Tak ci każą mówić, tak? Że podpisałeś coś? Pić, jeść, spać, kurwa. Krupie. No dobrze, Kamil. Fajnie. Słuchajcie, będą żarty. Będzie dużo żartów. Będą tylko żarty. Jesteście gotowi na żarty? Wiecie, że będą żarty? Przyszliście słuchać żartów? No Rachel. No Rachel. Jest ktoś z Podbielska, ewidentnie. Więc tak. Obiecujecie, że nie będę musiał przerywać programu w trakcie, w środku i przypominać, że to są żarty? Okej. Okay. Pamiętajcie, żart nie może zabić. Żart nie może zabić. Z drugiej strony myślę, szkoda, bo gdyby żart mógł zabić, to w takim świecie ja bym był kozakiem na mieście, a nie jak teraz, pizdą na mieście. Ja jestem pizdą na mieście, jak przykład. Ja jak siedzę w tramwaju, jakiś dres zaczepia studenta, ja myślę i dobrze, i skup się na nim. Oczywiście w myślach kibicuję studentowi, dasz radę, nie daj się, uderz go indeksem. Oczywiście jak jakiś dres zaczepia moją żonę, to wiadomo, też nic nie robię. Jestem najgorszy, kurwa, z największą pizdą. Nic nie robię. Zajebać ci, pan cię o coś pytał. Jestem. Największą pizdą byłem w podstawówce. Pamiętam, byłem w 7 klasie podstawówki i bardzo mi dokuczał chłopak z 2 klasy. Na swoje usprawiedliwienie dodam, że to nie był byle chłopczyk z 2 klasy. To był kozak, miał piórnik w moro, skurwiel, rozumiesz? Wszyscy się bali. Świr, totalny świr. Bunt młodzieńczy przeżywałem inaczej niż przeciętny człowiek. Ja pisałem wiersze, cały swój żal, bunt, ból, wylewałem na papier, w rymy. Pisałem teksty hip-hopowe, w których dojeżdżałem typów, którzy mnie dojeżdżali w normalnym życiu. Więc jak w pierdol dostałem w szkole, było dobra, poczekaj, zobaczymy, wrócę do domu, kurwa, jaki będziesz wtedy cwaniak, kurwa. Napierdalałem. Napisałem 40 tekstów hip-hopowych. Ale spokojnie, ostatnio co bym zrobił w tym programie, to zarapował, także don't worry, biacz. Nie ma problemu. Ale gdyby żart mógł zabić, ja bym był kozakiem na mieście, bym sobie szedł miastem. Nie wiem, jak chodzą kozaki, jestem pizdą, jak wspomniałem, ale gdybym był kozakiem, szedł tak. Patrzę, 3 wielkich, łysych typów siedzi przy trzepaku. Nie mają dywanu, chuj wie, co robią. Bym podszedł. Co się lampisz? Nie lampię się. Lampisz się! Jaki żart mam ci powiedzieć? Dobra, już nie będę. Jaki, kurwa? Żart mam ci powiedzieć, frajerze. Błagam, ja mam dzieci. Idą 3 ślimaki przez tory. Kurwa, nie, proszę. Żartuję, nie jestem głupiem. Nie zaczepiałbym obcych ludzi bez powodu. Ale jakbym miał moc, zabijam żartem, ratowałbym tych uciśnionych, słabszych, pomagałbym. Byłbym takim superbohaterem, jak w filmach. I wyobrażam sobie taką filmową scenę. Na pewno widzieliście kilka razy taką scenę w filmie. Że jest bar, wchodzi typ wielki i zaczyna robić kwas. Tam zaczepia ludzi, tam chce się bić. A ja jestem superbohaterem, który siedzi oczywiście tyłem do wszystkiego w cieniu gdzieś przy barze. Pije whisky.
Polak, Rusek i Niemiec lecą samolotem. Niemiec rzucił granaty, mówi, u nas tego pełno. Koleś nie wie, co się dzieje, jest dezorientowany. Mówi, dobra, ja spierdalam, ja nie wiedziałem, że pan tu jest. Lepiej idź. Jak jeszcze raz zobaczycie w podobnej akcji, dowiesz się, co odjebał Polak. Ale żart nie może zabić. Więc muszę ćwiczyć, trenować, żeby móc spierdolić przed napastnikiem, nawet z dzieckiem na ręku. Różnie bywa. Znaczy ja z dzieckiem na ręku, nie napastnik, kurwa, co wy? Napastnik z dzieckiem na ręku. Chodź, co kurwa, chodź, zajebać ci, chodź. No nie miał z kim zostawić, kurwa. Obudzisz wasz pierdol, rozumiesz, kurwa? Już, tatuś weźmie portfel i idziemy, tak? Już, spokojnie. Muszę ćwiczyć. Muszę biegać. Nienawidzę biegać. Bieganie jest najbardziej bezsensowną czynnością chyba na świecie po prostu. Wychodzisz z domu, wracasz spocony, nic nie przyniosłeś. To jest bez sensu. Ja jestem, uwielbiam grać w piłkę nożną. Piłka nożna tak, jestem fanatykiem. Są fanatycy piłki nożnej? Pewnie, więc wiecie, o co chodzi, kurwa. To jest miłość od zawsze. Jak nauczyłem się chodzić, już chodziłem za piłką. Tylko że z piłką nożną jest taki szkopuł, że musisz mieć ekipę, 10-12 osób, i musisz wynająć halę, na przykład na jesień, zimę, halę, na określony dzień tygodnia, określonej godzinie, i musisz być w ten dzień tygodnia i o tej godzinie, żeby zagrać. To jest bardzo ważne, bo ja kiedyś byłem w inny dzień i nie grałem. Ale ja mam problem, bo ja, mój zawód wymaga, że ja cały czas jeżdżę po kraju i w Gdańsku, gdzie normalnie mieszkam, jestem rzadko. Więc rok temu kolega mówi do mnie, stary, na całą jesień wynajęliśmy halę. Gramy w czwartki o 20. Sprawdź w kalendarzu, kiedy możesz i wpadaj, graj z nami. Mówię, zajebiście, kurwa, pogram z kolegami w piłkę, super. Patrzę, że w czwartek we wrześniu nie mogę w ogóle, w październiku mogę raz i w grudniu raz. No, jestem fanatykiem, mówię, no to idę. Pogram raz z kolegami w październiku w piłkę. Ale moje ciało jest zastane. Moje ciało nic nie robi. Moje ciało albo siedzi w aucie, albo stoi na scenie. Sporadycznie rucha w garderobie. To jest wszystko. Nie? Mecz jeszcze dobrze nie zaczął. Pierwszy sprint do piłki jest... A! A! Kurwa! Naderwałem coś. Dobra. A! Kurwa! Dzięki! Kto ma klucz do szatni? Na chuj brałem szampon! I to, czego najbardziej żałuję wtedy, to tego powrotu mężczyzn do szatni, spoconych po meczu, te wygłupy w szatni. To jest coś, co według mnie najbardziej spaja męską przyjaźń, męską relację. Mężczyźni dzielą się wtedy na dwie grupy w szatni. Pierwsza grupa to są ci, którzy do perfekcji opanowali sztukę nakładania na majtek, nie zdejmując ręcznika. To jest trudna sztuka, musisz się bardzo wygiąć, musisz mieć długą rękę, zginaną w łokciu, najlepiej w czterech miejscach. Robisz to po omacku, nic nie widzisz. Ciało jest wilgotne, to się roluje wszystko. Pilnujesz, żeby ci ręcznik nie spadł, bo wtedy dopiero będziesz w dupie. To jest trudna sztuka. I druga grupa mężczyzn w szatni to są ci, którzy mają wyjebane, chodzą cali nadzy po szatni, kutasy im dyndają. Oni omawiają mecz. Jacek, raz mógłbyś wrócić, kurwa, nie cały czas stoisz i czekasz, nie wiadomo na to. Wróć i nam pomóż w tej obronie. Spierdalaj, kurwa, ja też nic nie udaję, tam są dupie, rozumiesz? Nie będę z wami grał. Ostatni raz grał z wami. Bardzo szczęśliwy, rozumiesz, grał. Mariusz cały czas na bramce? Co Mariusz? Co Mariusz? Ja jestem raczej ta pierwsza grupa z ręcznikiem. Ale ta druga grupa też mi nie przeszkadza, no nie? W sensie ja, nie robi na mnie wrażenia. Już tyle razy byłem w męskiej szatni. Chociaż zastanawiałem się, że jest jedna rzecz, która by zrobiła na mnie wrażenie. Byłaby trochę creepy. Gdyby jakiś facet po meczu w szatni. Dobry mecz! Dobry mecz! Super! Brawo! Brawo! Super! Podobasz mi się, Mateusz! Podobasz mi się! I siedzisz w szatni. Wolałbyś, żebym miał bejsbola, kurwa, niż to.
Mężczyźni dzielą się na dwie grupy, a kobiety dzielą się na jedną. Jeżeli chodzi o jedną rzecz. Wy dziewczyny lubicie, jak facet was zaskakuje. Jest taki nieprzewidywalny, szalony, robi prezenty bez okazji. I jebane filmy romantyczne, no nie? Bo dziewczyny oglądają filmy romantyczne i po prostu wierzą w te brednie, że tak jest na całym świecie, dokładnie tak jak w tym filmie. Tylko ja tak nie mam, a reszta świata działa dokładnie tak jak w tym filmie. Tylko ja trafiłam na Zbyszka i se zjebałam życie, a reszta świata, proszę bardzo. Opowiem wam jedną scenę autentyczną z filmu romantycznego. Facet skoczył ze spadochronem z samolotu i wbił centralnie w kościół w momencie, przerwał ślub swojej byłej w ogóle i odciągnął ją sprzed, kurwa, ołtarza ze spadochronem i zrobił to tu i teraz. Po prostu podszedł do samolotu, przerwał, panowie, mogę z wami polecieć i skoczyć pierwszy raz sam ze spadochronem, zajebiście wysterować centralnie w kościół w momencie, kiedy ona ma powiedzieć tak? Jasne! No kurwa! Mam sytuację z mojego życia. Kiedyś śpieszyłem się na dworzec, żeby odebrać dziewczynę z pociągu. Pobiegłem na tramwaj, przyjechał przepełniony chuj, nie wsiadłem. Koniec historii. Życie dziwko. Usłyszałem z tramwaju. Gdybyś nigdy dla mnie ze spadochronem nie skoczył, jak ten facet. Mam dla was odpowiedź, ona jest petarda. Możesz odpowiedzieć, skoczyłbym jak ten facet, gdybyś ty miała takie cycki jak ta dziewczyna. To ukraca rozmowy. Na długo. Czasem na zawsze. A nie macie takiego czasem wrażenia? Ja mam takie, czasem taką mega chęć, potrzebę, jak mi moja żona jęczy do ucha, mędzi mi. A może byśmy chociaż na dzień, a może byśmy, a oni byli, a my nie byliśmy, a może chociaż Ania z Rafałem zawsze, a my nigdy. No i zaraz się wystrzelę z armaty, kurwa. Wystrzelę się z prawdziwej armaty, kupię sobie armatę na Allegro i się kurwa wyjebię. Normalnie 100 metrów w górę, w kasku, w stroju, jeszcze się na oliwie, żeby jeszcze wyżej wypierdolić. Zrobię to dla niej, wystrzelę się raz z armaty. Bo wiem, że to jest mój argument Joker na wszystkie argumenty do końca naszych dni. Ona będzie mogła powiedzieć po 10 latach, my nigdzie nie wychodzimy. Słuchaj, pamiętasz jak się wystrzeliłem z armaty? Więc nie pierdol, zejdź mi z telewizora i podaj mi proszę protezę nogi. Dlaczego jak oglądamy filmy romantyczne, to jest ty mi nigdy kwiatów bez okazji nie kupisz, ale jak oglądamy horrory, thrillery, nie ma tekstu. Dobrze, Misiu, że ty nie trzymasz kobiet w piwnicy. Bardzo fajnie. Miło z twojej strony. Konsekwencja. Chronicie środowisko? Pewnie. Pewnie. Jak chronisz? Jak to się, czym to się przejawia? Segregacja odpadów. Segregujesz odpady. Dobrze. Chyba centrum Bielsko-Białej przyszło, kurwa. Segreguj odpady. Znaczy robią to moi ludzie, ja tego nie wiem. Dobrze. Jakie odpady segregujesz? Jakie? Papier. Kamień i nożyce, kurwa. Papier. Plastik. Metal. Metal? Naprawdę? Segregujecie metal w Bielsko-Białej? Poważnie, kurwa? Metal? Ile macie metalowych śmieci, kurwa? Co? Złotówka za kilo? Skąd wiesz? A, bo segregujesz. I kurwa se zarabiasz, dorabiasz elegancko. No dobrze, a ktoś coś więcej robi, czy? Bo to już jest dużo, ale... Okry do liściastego, a suchy do liściastego.
Że ci się chce tak jeździć, kurwa. Z czegoś to wynika? Lenistwo? Na, myślę, że pod ulicę, na Trauguta, kurwa, jest 6 koszy. A są takie kolejki. Ja tylko plastik, a my, kurwa, tylko po receptę. Zamknij mordę. Na Trauguta psy są. Słucham? Na Trauguta psy są. Psy są na Trauguta. Dobrze wiedzieć, kurwa, będę omijał ziomeczku. Jak będę chciał jechać do lasu liściastego, kurwa, będę omijał psy. Psy i tak cię wytropią. W końcu. Dobrze, tam jest ZUS! Tam jest ZUS! I Urząd Skarbowy. I co tam jeszcze na tego Trauguta jest, kurwa? Całe zło tego świata. Ktoś mieszka na Trauguta? Przejebany. Ale co, masz tak, że idziesz ulicą i jest w lewo w Trauguta, jest taki... Dobrze. Ja jestem ogólnie za ochroną środowiska, ale uważam, że niektórzy przesadzają. Ratujmy morświny, bo wyginą! Niech giną! Najwyraźniej są następnym przeznaczonym gatunkiem do wyginięcia, są następne w kolejce. Los tak chciał, ziemia tak chce. Tysiące gatunków już wyginęło. Tysiące gatunków. Siwka złota, kojarzycie? Siwka złota. No, wyginęła. Kurwa, nie ma. Nie ma. Gdyby teraz wyginęły pandy, byśmy szybciej wychodzili z zoo. O jedną klatkę. A, tu nic nie ma. Koniec. Kacper, jesteś chujem, masz w dupie zwierzęta. Tak, mam w dupie zwierzęta, tak samo jak mam w dupie ludzi jako gatunek. Nie uważam, żebyśmy my byli czymś najwspanialszym, co się trafiło tej planecie. Gdyby ktoś mi powiedział, Kacper, jak nic nie zrobimy, nasz gatunek za 200 lat wymrze. No to czas się żegnać. No kurwa, nie wiem, co mam powiedzieć. Także nie jest tak, że przejebałem się do morświnów. Żeby nie było. Myślę, że nasza planeta też już ma dosyć. W pewnym momencie pęknie jej dupa. Nie wytrzyma, będzie chodzić taka wkurwiona. Po czym chodzą planety? Po orbicie, dobrze, głośniej, odważniej. Pewnie, że tak. Po orbicie, kurwa. Po tej gumie do rzucia. W końcu nie wytrzyma. Powie, dosyć! Dosyć panoszenia się po mnie i udawania, że obchodzi was mój los! Wypierdalać! Przestań! I tylko weganie. Ale... My też? Ej! Weganie są śmiesznym gatunkiem ludzkim. Weganie, już sama nazwa jest śmieszna. Weganie, to brzmi jak jakiś starożytny legion. Weganie! Wypuścić lwy i wegan! Weganie by podchodzili do lwów, ale spokojnie, jakby co, my nie jemy mięsa, a my kurwa jemy, także... Są weganie na widowni? Same lwy. Same lwy! Które płytko oddychają, ale są, kurwa. Tam nie krzycz tam. Kurwa. Same lwy. Dobrze. Na pewno są weganie na widowni, bo statystyka mówi, że są na tej widowni. Weganie! Ale spokojnie, kumam. Po co się wychylać, nie? Tam z tyłu Irena, daj spokój. Nie wychylaj się, dojedziecie. Po co ci to? Spokojnie dojedz awokado. W ogóle się nie przejmuj. Żeby nie było, ja nie chcę zadzierać z weganami, nie o to mi chodzi. Ja wiem, że jak wkurwisz weganina, to może nawet zemdleć. Mam odezwę do wegan. Weganie! Szacun! Że przez całe życie jedzie chujowe żarcie, wmawiając sobie i innym, że jest przepyszne, żeby ratować zwierzęta, których i tak nie uratujecie.
Wasza kreatywność. 100%. Robicie multum rzeczy. Z soi, z jednej małej roślinki. Pasta sojowa. Makaron sojowy. Mleko sojowe. Już krowy mówią, to jest pojebane. Bierz ode mnie. Naprawdę, bierz ode mnie. Pojebało go. Weganie. Są, jest mało knajp dla wegan. Albo na przykład są knajpy, gdzie nic nie ma dla wegan i w ogóle oni wtedy są tacy smutni, tacy przybici, siedzą w kącie, płaczą, nic nie mogą zjeść. I ja wymyśliłem taki patent dla wegan, że wy możecie mieć soję w bitonie. Zawsze ze sobą. Prosta soja w bitonie, normalnie. Nie ma problemu. Gdziekolwiek nie wchodzisz. Przepraszam, ale my nie mamy nic. Spokojnie. Nie ma problemu, masz biton. Byście przestali być utrapieniem dla organizatorów wesel. Jesteście utrapieniem. Organizator wesela, panna młoda, pan młody, oni mają już bardzo dużo rzeczy na głowie. Bardzo dużo emocji, zadań, ale oni jeszcze mają wegankę w rodzinie. Dobra, to będzie 40 żurków, 60 rosołów i jeden krem z trzciny, jakby było można coś takiego. Wyobraźcie sobie suto zostawiony stół na weselu, co ci nałożyć, nie przejmuj się mną, mam bidon, nie ma problemu. Ale obok świnia na ruszcie się kręci. Ale ty masz bidon, jakby jest luz, masz czyste ręce, jest spoko. Ale nie uratowałeś tej świni. Nie byłeś nawet blisko jej uratowania. Tej świni nawet nie przeszło przez myśl, że ktoś chce ją ratować. Ta świnia była weganką. I się nie uratowała. Weganie nie sprawią, że zwierzęta przestaną cierpieć. Weganie sprawią, co najwyżej, że producent soi zarobi w chuj siana, kupi sobie Maderę, wyspę na Atlantyku, zetnie z niej wszystkie drzewa i zacznie hodować świnie, bo lubi mięso z pewnego źródła. Być może. Może nie, może nie. Może zetnie wszystkie normalne drzewa i zasadzi sojowe. Może tak. Już Bóg mówił, sprawdźcie barana na ofiarę, sprawdźcie jagnię na swą ucztę. Bóg jest ewidentnie mięsożerny. Gdyby Bóg był weganinem, nie stworzyłby kury, barana, krowy, albo stworzyłby je z mięsem nie do zjedzenia, albo z mięsem, po którym nie możesz ruchać przez rok. Coś by wymyślił, żeby tego nie jeść. Bóg jest mięsożerny i to, że ludzie mówią, nie wierzę w Boga, to, że w Niego nie wierzysz, nie sprawi, że przestanie nagle jeść mięso. Mieliście kiedyś taki głód, że zjedlibyście konia z kopytami? Przepraszam, wegan. Pietruszkę z korzeniem, kurwa. Tak. Awokado z pestką. Taki głód. Więc jest taki głód i wiemy, że nie wolno wtedy iść do supermarketu. Nie? No bo jak masz taki wielki głód, no to wszystko wpychasz do tego wózka, nie wiesz, na co będziesz miał ochotę, to potem gnije, tego nie przejesz, wydasz w cholerę siana. Bez sensu. I myślę, że Bóg miał kiedyś taki głód, jak stworzył potop. I mówi do Noego, Noe, weźmiesz po parze z każdego gatunku zwierzęcia z całego świata. Po co? Nie wiem, na co będę miał ochotę. Rozumiesz? Dziękuję. Uważam, że potop był już za dawno temu. Zbyt dawno. Emocje już opadły. Coraz mniej ludzi się spotyka jeszcze takich, wiesz, w emocjach. Pamiętasz potop? Ja pierdolę. Nie, mało jest takich osób. Jak oni zeszli z tej arki, dopiero co? To były emocje. To była namiętność, pasja. Oni mówili tym swoim dzieciom, ich dzieciom. Mówili, nie możesz grzeszyć. Poważnie ci teraz mówię. Nie cudzołóż, nie kradnij, nie zabijaj, nie śmiej się. Poważnie ci mówię. Ten facet raz się wkurwił. Raz. I wszystko zalał. Rozumiesz? Pytałeś, dlaczego mokre? Jeszcze nie wyschło. Rozumiesz? Dlatego. I z pokolenia na pokolenie emocje opadały. Aż w końcu dotarliśmy do czasów dzisiejszych. I ludzie mają wyjebane, nie? Jest Bóg, pokaż. No właśnie, kurwa, czyli nie ma. Stworzył potop. Bóg, słyszałem, że Sienkiewicz stworzył potop. Także nie chcę pogadają, kurwa, nie? Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby Bóg stworzył drugą edycję. Żeby zrobił drugi raz potop, pokazał moc, siłę. Żeby wrócił respekt, szacunek. I żeby wybrał mnie. To jest egoizm, ja nie chcę umierać po prostu. Żeby wybrał mnie. Kacper, wybudujesz arkę. Na maksa, stary, wybuduję arkę. Jaki kolor, jakie drewno cię interesuje, jakie meble. Nichuja nie wiem, jak się buduje arki, ale dopóki on myśli, że wybuduje, jestem bezpieczny.
Kacper, weźmiesz na arkę żonę i dzieci. I mam pytanie. Czy ja mogę zamienić żonę na ziomka? Byśmy mogli sobie w PlayStation? Nie mogę. Dobra, nie wiem jak to działa. Ja muszę teraz dylać za każdym zwierzęciem? Nie, nie, to było głupie, ja byłem bardzo głodny. Nie, weź pojedź na jakąś lepszą farmę, weź jakąś kurę, barana, krowę, no coś, żeby zawsze było w roduce, żebyśmy z głodu nie zdechli, tak? No coś małe, nie wiem, jak nie będzie kury, weź indyka, no coś, żeby było, ale nie przesadzaj, tak? Żeby coś było, ale że nie przesadzaj. A, tylko świni nie bierz, dobra? Świni nie bierz, świnie były błędem. Świnie się pierdolą z każdym w morzu, potem powstają jakieś dziwolągi, morz świny, nie wiadomo co z tym robić. Reklamy. Lubicie? Nie. Raczej ludzie nie lubią reklam. Ale ja uważam, że jest jedna rzecz, za którą należy chociaż szanować reklamy. Że się zawsze dobrze kończy. Nie ma reklamy. Mam zgagę. Weź to, to ci pomoże. Dzięki. I co, pomogło? Nie. Masz coś innego? Nie, nie. Zgagizept. Może pomoże. Kurwa, nie ma takich reklam. Farmaceuci największe siano nam z mózgu robią, nie? Przykład. Ranigast. Wyszedł na rynek Ranigast, lek na zgagę i ludzie zaczęli brać Ranigast, żeby nie mieć zgagi i nie mieli zgagi. Ale po roku wyszedł Ranigast Max. Podwójna dawka. Co się nagle stało? Zgaga się rozbestwiła? Co się stało? Siedzi w żołądku, taka rozbestwiona. Ma taką chochlę do kwasów żołądkowych. Farmaceuci patrzą, że z gastroskopie. Ty zobacz co ci się z gagą. Dawaj, szybko, Ranigast Max, szybko. Podwójna dawka. Co ona ma, chochlę? Kurwa. Co to będzie za 5-10 lat idąc tym tropem? Zgaga wyskoczy komuś z gardła, będzie osobnym bytem. Będzie biegać za ludźmi w galerii handlowej, kurwa, wychodzących z Zary. I widzę reklamę. Facet przybrany za spray. Gania zgagę. Ranigast spray. Na plagi zgagi. Słuchajcie. Nie, nie trzeba tych braw. To nie było na brawa. Słuchajcie, jak tak sobie leżę, mi się przypomniała taka... taka historia. Słuchajcie, kiedyś z bratem ruchamy taką... piętnastkę. Niewidomą. I ona nagle mówi, o co chodzi tej owcy? O co jej chodzi? W końcu wpadł gospodarz. Co wy robicie? Mówiłem, golić, nie pierdolić. Mówi, źle zrozumiałem przez telefon, daj mi spokój. No to jest dygresja. Wracając do leków. Aviomarin? Ktoś brał? Wiecie, jak wiele osób brało Aviomarin? Jakieś lobby chyba było. Wszyscy musieli brać. Tato, ale mi nic nie jest. Spierdalaj, w razie coś. Ja miałem bardzo duży problem z chorobą lokomocyjną. Żygałem już w 10 minucie każdego środka transportu. Naprawdę, dla mnie to jest trauma dzieciństwa. Musiałem wpieprzać te gorzkie pastylki, żeby nie żygać. Oczywiście i tak żygałem, ale miałem na to wyjebane, bo to był taki lek. On tak działał. Weź Aviomarin i miej wyjebane. To był taki lek. Więc moje podróże wyglądały... No i chuj. Pamiętam trzecia klasa podstawówki, dowiedzieliśmy się z klasą, że jedziemy do Torunia na wycieczkę. Ja mieszkałem w Malborku, dla dzieci z Malborka, wycieczka do Torunia, no to jest szał, nie? McDonald's. Ja wiedziałem, że to będzie dla mnie trauma, Sodoma Gomora. Dojechaliśmy do tego Torunia, dzieci wesoło wybiegły z autokaru, a za nimi ja. Duża towarzystwo. Kacper, jak się czujesz? Spierdalaj. A więc tak wygląda Toruń. Dobra, czekam w autokarze. Kacper, kupi ci pierniki? A co ja ci powiedziałem? Proszę pani, proszę pani. Kacper, jakie brzydkie słowo powiedziałeś Ani? Spierdalaj. Dobra, nie chcesz, nie mów.
Wracałem do domu, mama mówi, co, obżarłeś się pierników? Do zażygania, mamo. Ale w krótkim czasie odkryłem piwo. Odkryłem, że piwo jest zajebistym lekiem na chorobę lokomocyjną. Bo po piwie nie żygasz i też masz wyjebane. Jest komplet, jest kombo. Więc już po roku, w czwartej klasie podstawówki, jedziemy z klasą do Biskupina. No i ja w autokarze otwieram sobie tyskie w puszce. Jakoś nie mogłem żywca, nie wiem. Otwieram sobie tyskie w puszce. Tam markerem dopisałem forte, że niby lek, żeby się nie dojebała, no nie? Dojechaliśmy do Biskupina, dzieci wesoło wybiegły z autokaru, a za nimi ja po trzech forte. Dusza towarzystwa. Hej, za nami już drogi szmat. Idziemy do starych chat. Nie żygam już i fajnie jest. Jest fajnie, jest fajnie. Żaneta. Żaneta. Pozwolisz? Chcesz coś wiedzieć? Tylko że szczerze? Chodzą suche po szkole, że jesteś głupią pizną, ale ja cię szanuję, rozumiesz? Jesteś moją ulubioną nauczycielką. Od tamtej pory już nigdy nie żygałem w środku transportu. Zawsze miałem przy sobie piwo. Mam córkę, 2 lata. Znaczy, ona ma 2 lata, nie, że ja ją mam 2 lata, kurwa, ona ma 7. To było dziwne. Ona ma normalnie 2 lata i ja ją mam od początku. Co tam mówisz? Pierwszy właściciel, no nie bita, kurwa, no pewnie, że tak. Niemiec płakał. Niemiec płakał, jak oddawał, kurwa, no nie. Można się tak bawić, ale po co? Więc mam córkę i już wiem, że nigdy nie dam jej Ave Maria, choćby się zażygała za plecy, nie dam jej. Prędzej dam jej piwo, obiecuję wam z tego miejsca, dam jej piwo. Ostatnie, co bym w życiu zrobił, to skrzywdził własne dziecko. Kojarzycie ten zwrot? Ludzie tak mówią, niektórzy. Ostatnie, co bym w życiu zrobił, to skrzywdził własne dziecko. Tak? Przeanalizujmy ten tekst. Przeanalizujmy ten zwrot. Zagłębmy się. Jest takie kurwa słowo, co się śmiesz. Zagłębmy się. Od zagłębia. Zagłębnijmy się. A co jeśli tuż przed twoją śmiercią pojawia się mroczny typ? Cześć. Cześć. Zaraz tu będzie śmierć po ciebie. O. Aha. I co? No i tam kiedyś wspominałeś, że ostatnie, co byś w życiu zrobił, to skrzywdził własne dziecko i... Tak się składa, że ja tu mam Marysię i jakby daję tę możliwość. Nie będę krzywdził Marysi, pojebało cię! Stary, po pierwsze zmień ton. Po drugie zważ na słowa, tu są dzieci. Krzywdzisz czy co? Nie! Cześć! Śmierć! Marek. Andrzej. Marek. My się znamy. Gotów? Nie chcę krzywdzić. No bo to jest chore! Tacy są najlepsi, ja bym nagada za życia, a potem... A nawet nic mi nie mów, ja tu z tym dzieckiem z Tarnowa jadę, a on nagle nie będzie krzywdził. Nic, nie mamy czasu, chodź Marek. Co robimy, mała? Mamy 2 godziny do pociągu.
Mogę zobaczyć, jak tata umiera? Jak chcesz. Hurra, hurra! Jakie pojebane dziecko. Cała ta scena jest pojebana, ja nie będę jej kontynuował, to jest bez sensu. Myślicie, że to było pojebane? Patrzcie teraz. Nie, żartuję, ale... Pamiętacie, co mi obiecaliście? Ja stworzyłem tę dziewczynkę, stworzyłem jej ojca i będę zabijał, kogo będę chciał, na czyich oczach będę chciał. Mam córkę i wiadomo, nigdy jej nie skrzywdzę. Skrzywdzić nie? Skrzywdzić nie? Ale zamrozić? Na dwa dni? To nie boli. Miałbym ją normalnie w salonie, za szybą, w takim specjalnym pomieszczeniu. Bym podchodził co wieczór. O moje kochane słodziki, moje kwiatuszki, tatuś cię tak kocha. Jak będziecie kiedyś zamrażać dziecko, taka rada, dobrze zamrozić z dobrą miną, fajną jakąś, uśmiechniętą, no żeby jak rodzina, znajomi wejdą do salonu, żeby też się zajarali. O, jaka słodka. Kiedy obmrażasz? W czwartek. Oj. Znając życie, zacząłby się proces zamrażania. Dziecko zaczęłoby proces robienia kupy, bo one nigdy nie robią kupy wtedy, kiedy trzeba, tylko wtedy, kiedy nie wolno. Macie dzieci? Wiecie, o co chodzi? O czym mówię? O co chodzi? To chciałem powiedzieć. A zauważyliście, że jak małe dziecko robi kupę, całe się napina, ciało robi się czerwone, obwódki wokół oczu robią się bordowe, ale twarz ma kamienną i patrzy ci prosto w oczy. Jakby sobie robiło tatuaż na dupie, nie chciał, żebyś zauważył. Nie wiem, jaki tatuaż na dupie mogłoby mieć małe dziecko. Pampers, fucker, nie wiem. Ktoś ma tatuaż na dupie? To jest ten moment, można się śmiało przyznać. Ktoś ma? Śmiało? Nic? Nikt? Szanuję to. Wolę spytać, zawsze pytam. I różnie z tym bywa, czasem ktoś odpowie. I wtedy można mówić dalej ludziom o tym, jako anegdotę. I tak było w Radomiu. No bo kurwa, gdzie? To jest autentyczna historia. Dziewczyna się zgłosiła. Mówi, ja mam tatuaż na dupie. Ja mówię, o fajnie. Jaki? Myszkę. O. Do połowy. Mówi, jak? Jak do połowy? A gdzie jest druga połowa? W dziurce. I mówię do niej, wiesz, że to jest popierdolone. Wiem! Mówię, kurwa, nie wierzę. Jestem w stanie uwierzyć, że jej chłopak ma na kutasie kota i on ją gania do tej dziury, kurwa. Nie wiem, bawią się. Bawią się. W Radomiu się bawią. To jest też fajne przejście do następnego tematu, który chciałem poruszyć. On jest bardzo intymny dla mnie, taki prywatny. Słuchajcie, mam uciekające jąderko. To jest termin medyczny. Ale teraz już jest luz, jest uwiązane. Ale kiedyś, jak byłem małym chłopcem, co wizyta u lekarza, bo wielkie szukanie. Gdzie jest tym razem? O, w ramieniu, jebany! Od 3 lat lewe oko mi ucieka. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że moje organy nie chcą powoli spierdolić z mojego ciała, no nie? Potem pomyślałem, że może nie, może chcą tylko zmienić miejsce pobytu, może tylko miejsce pobytu im nie odpowiada? I pomyślałem, że może jądro i oko miały plan. Jak byłem małym chłopcem, spałem sobie w nocy. Jądro zagaiło. Oko! Oko! Co jest? Nie ty, lewe. Lewe. Lewe! A, co? Nie widzę! Nie widzę! Zamknij mordę! Jądro cię woła. Co jest? Zamieniamy się. Co? Zamieniamy się, ty sobie podyndasz w ciepłej mocznie, ja zobaczę trochę świata, co? Przecież skumają, że nie jesteś okiem. Aj tam. Stwierdzą, lekko przekrwione. Tyle! No dobra. I następnej nocy? Jądro, jesteś tu. Jądro. Jądro. Abort mission, stary. Uwiązali mnie, żebym mnie odpierdalał. A już byłem w ramieniu.
Zamknijcie te mordy! Co to powiedział? Dupa! Nawijacie tak, że spać się nie da! O, się nie zesraj. Wszystkie organy w ciele zaczęły się śmiać. Dobra, dobra, ale dojebał. Jest taki moment w waszym życiu, że wszystkie organy w waszym ciele zaczynają się śmiać. To jest na przykład ten moment, w którym budzisz się o 3 w nocy i nie wiesz, czemu nie śpisz. W tym momencie organy w twoim ciele... Teraz z perspektywy czasu myślę, że to moje jądro było uchodźcą. Uchodźcą. Chciało zmienić miejsce pobytu, chciało zobaczyć lepszy świat. Nie chciało strzelać w restauracji czy się wysadzać, chciało tylko zobaczyć świat. I jestem dumny z mojego lewego oka, które było gotowe oddać swoje miejsce, zamienić się z jąderkiem. Mimo, że prawe oko mówiło, co ty robisz, to uchodźca, może rozpierdolić nam łeb. Jestem dumny. Byłem z tym lewym okiem u okulisty ostatnio. Znaczy byłem też z prawym. Gdzie idziecie? Bardzo się martwiłem, więc poszedłem prywatnie, żeby jak najszybciej załatwić sprawę. Zapłaciłem 150 zł. Poszedłem, wchodzę do gabinetu, siedzi babka. Proszę bardzo, co się dzieje? Myślę, kto tu jest chory teraz? Lewe oko mi ucieka, szczególnie przy zmęczeniu. Nie wiem, co to jest, martwię się. No, tak to bywa. Słucham? No, tak to właśnie jest. No, niech pan idzie, nie pomogę, no. Wyszedłem z gabinetu, mówię, ktoś mnie wyruchał w dupę przed tym. Czy ja zapłaciłem 150 zł, żeby usłyszeć zdanie, no, tak to bywa? A potem pomyślałem, jeżeli ja zapłaciłem 150 zł, poszedłem prywatnie i usłyszałem w gabinecie, no, tak to bywa, to co bym usłyszał w gabinecie, gdybym poszedł na NFZ? Za darmo. Może tym młotkiem pierdolniem w potylicę, a nuż przyznanie! Czasem pomaga! Chodź pan! Chodź pan! Stan służby zdrowia w tym kraju jest porażający, jest żenujący. Czekasz 2 lata na rezonans głowy, mimo że już cię napierdala. Czekaj, po 2 latach robią ci rezonans głowy i lekarz stwierdza, no to jest 50-50. Albo to jest mózg, albo to jest mózg. Moja córka urodziła się we wrześniu. Pojechałem odwiedzić mojej dziewczyny w szpitalu. I trafiłem na oddział, gdzie leżą kobiety po cesarkach. Nie wiem, czy ktoś raz był. Jeżeli ktoś nie był, spróbuję zobrazować, przybliżyć wam klimat, jaki tam panuje. Kojarzycie taką grę Resident Evil? Gra horror o zombie. Ja byłem bohaterem tej gry. Tym dobrym. Jest 21 we wrześniu, jest ciemno na zewnątrz, wchodzę do wielkiego szpitala. Przede mną jest wielki, ciemny, pusty, obdrapany korytarz. Jedna lampa nade mną mryga. Nagle coś w oddali przebiegło. Za ścian słyszę jakieś jęki. Myślę, co tu się wyrabia na Boga. Nagle jedne drzwi się otwierają, wychodzi kobieta, zgięta w pół, zakrwawiona, idzie w moją stronę. Myślę, ja pierdolę! Gdybym był w Resident Evil, bym dobył shotguna i strzelił jej w łeb. Centralnie w łeb, żeby ją zabić. Pojawia się pielęgniarka. Co wam tu robi? Właśnie, kurwa, nie wiem! Co wy tu robicie? Nie może pan tu być. Bo co? Bo dowiem się prawdy? Nagle za tą jedną wychodzą jeszcze 2 następne. Mówię, dobra, ja spierdalam, lecę do windy. Winda nie przyjeżdża, kurwa, mówię, zginę. Co to jest, wylęgarnia mroku, kurwa. Chujowa śmierć w szpitalu. Lecę schodami. Mijam faceta z shotgunem. Powodzenia, człowieku. Nagle patrzę, dzwoni telefon. Żona.
Halo. Halo. Rozłączyłem się, bo zaraz się dowiem, że za 7 dni umrę. Myślę, straciłem żonę. Mówi się trudno. Będę musiał znaleźć nową żonę. A za chwilę znowu dzwoni. Mówię, halo. No gdzie ty jesteś? Koleżanki mówią, że cię widziały. To są teraz twoje koleżanki? Co musiał odjebać stare koleżanki? Żona stwierdziła, nie, nie, teraz będę zadawać się z nimi. Potem mi żona powiedziała, że jestem idiotą i że są normalne, fajne kobiety. A jedna jest nawet dyrektorką oddziału M-Banku w Gdańsku. Dyrektorka oddziału M-Banku w Gdańsku. Myślę, kurwa, gdybym ja to wiedział wtedy, kiedy szła w moją stronę. Bym podbiegł. I kto teraz nie ma zdolności? Suko! Co, cały czas stoisz? Czekam na pociąg. Słuchaj, zbliża się koniec twojego występu i tam wspominałeś, że ostatnie, co byś zrobił w tym programie, to zarapował. Nic takiego nie mówiłem, co ci chyba pomerdało w tej swojej mrocznej głowie. Ale spokojnie, ostatnie, co bym zrobił w tym programie, to zarapował, także don't worry, biacz. Nie ma problemu. Dobra, może i mówiłem, panie kurwa nagrywaczu? Ale nie ma bitu. Nikt nie rapuje bez bitu. Nikt nie rapuje a cappella. To jest pojebane, kurwa. Nikt tak nie robi. Dajesz, Kacper. Bielsko-Biała 2019. Zróbcie pierdolony hałas! Giza. Żart nie może zabić, nawet gdy go mówi giza. Więc przestańcie się przejmować, bądźcie swego losu panem. Weźcie czasem aviomarin i miejcie wyjebane.